Gdańska Grupa Miłość, drugie miejsce na naszym przeglądzie. Jacek Holter, perkusja. Leszek Morzer, piano. Mikołaj Trzaska, saksofon. Ryszard Tymański, kontrabas. Byliśmy po 21-22 lata. Ja z kontrabasem, Trzaska saksofonem. I tak właśnie powstała miłość, właśnie z tej energii, z takiej bardzo samobójczej energii. Znaczy można było zginąć, myślę sobie, ale myśmy nie zginęli. To, co reprezentowali chłopcy zespołu Miłość, to nie do końca mi odpowiadało. To było, wiesz, zbyt awangardowe, to było dosyć dużo niebezpiecznej wolności. Ja chciałem, żeby ten zespół był elektryzujący. Nie chciałem grać grzecznie, jakiegoś tam jazzu zazu. Byliśmy po prostu bandą z kurwysynów, którzy po prostu, wiesz, napierdalali, kurwa. Wiesz, nie mieli pytań. Wiesz, naprawdę byliśmy przyjaciółmi. I każdy z nas chciałby być z tego zadowolony, z tego nagrania dla siebie. Ja myślę, że możemy to zrobić. Granie Mikołaja, powiem szczerze, było dla mnie bardzo irytujące. Chciał grać z czapy. Ja mówię, chuj, ja już grać z czapy. Stary. Ja bym chciał grać tak, żeby każda następna sekunda była niepewna, wiesz? Ale tak, żebym w ogóle nie znał przeszłości, tak jak to normalnie w życiu jest. Gracie jako Miłość w oryginalnym składzie? Ostatni raz grałem z tobą Joba, przysięgam. Poważnie? No. Jacek mówi, weźcie mnie stąd, słuchajcie, ja tutaj zwariuję, ja tutaj po prostu umrę, ja tutaj umrę chyba, nie? Człowieku, jeżeli jestem w stanie, to jest wariatem, po prostu odpierdol się, pomóż mi rozwiązać. A jako Jacka? Bo dla mnie chłopaki zrobili coś takiego z muzyką, coś takiego ze swoim życiem, czego ja w życiu w ogóle bym nie zrobił. A chuj tam. Ja tej rekrutacji nie chciałem naprawdę, wiesz. Czy to miłość jest, czy nie miłość? Czy to nie miłość już jest? To miłość jest. Jesteśmy, no wiesz. No.